witam niezmiennie serdecznie. Jest taki suchar, taki suchy, że aż strach. Ale pomyślałem sobie, że jak go opowiem, to gdzieś tak siądzie w głowie i będzie można łatwo sobie to wszystko przypomnieć. Otóż kiedyś tak było, że król lew chciał zrobić porządek w dżungli. Zebrał wszystkie zwierzęta na polanie i mówi: od tej pory będzie tak, proszę bardzo, proszę się określić. Mądre zwierzęta idą na prawą stronę, a ładne na lewą. Proszę bardzo. I zwierzęta zaczęły oczywiście rozchodzić się na prawo i na lewo. A na środku została żaba. No i lew tak patrzy na tę żabę i mówi: a ty co? A żaba mówi: no przecież się nie rozerwę. I oczywiście nie wszyscy to znamy, ale tak sobie pomyślałem, że może być taka pokusa takiego łatwego podziału świata i podziału też ludzi. Ci są źli, a ci są dobrzy. Ci są porządni, a ci są nieporządni. I co więcej, można wymyślić jakieś absurdalne kryterium podziału. Ci, co chodzą do kościoła i ci, co nie chodzą do kościoła. Ci się ubierają tak, a tamci ubierają się inaczej. Ci się uśmiechają, tamci przeklinają. Rzeczywiście niektóre te cechy mogą być bardzo uciążliwe. Jak ktoś ma głośnych sąsiadów przeklinających za ścianą, może to być bardzo uciążliwe, chociaż nie oznacza, że ktoś jest złym człowiekiem. Bycie człowiekiem zajmuje dość sporo czasu i człowiek tworzy się przez różne wydarzenia. Ten jeden moment nie stanowi o tym, czy on jest zły, czy jest dobry. I to jest bardzo ważne. I to działa też w drugą stronę. Samo chodzenie do kościoła i dawanie na tacę nie czyni ze mnie automatycznie dobrego człowieka. I myślę sobie, że te dzisiejsze czytania, ta dzisiejsza liturgia prowadzi nas chyba taką drogą. W Starym Testamencie ludzie chcą poznać Pana Boga i Bóg im się objawia. Mówi: nie chcę krwawych ofiar, chcę miłości. Bóg chce spotkać się z człowiekiem w miłości. Nie wymaga od człowieka krwawych ofiar, żeby nie robić z siebie jakiejś ofiary, że trzeba sobie żyły wypruwać, albo mieć pretensje, że inni tych żył sobie nie wypruwają. Co z tego wynika? Trzeba by było teraz zajrzeć do drugiego czytania. Słyszymy tam u świętego Pawła opowieść o Abrahamie. Abrahamowi urodził się syn. Abraham zaufał Panu Bogu i jako dar od Pana Boga dostał syna. To wtedy było bardzo ważne, dlatego że potomek, nie potomstwo, bo kobiety się wtedy nie liczyły, że potomek dziedziczył i potomek był przedłużeniem rodu. Więc można powiedzieć tak patetycznie, że Abraham został obdarzony życiem. I to jest bardzo ważne. Jakbyśmy to czytali albo pamiętamy to, że Abraham też obdarzył życiem. To nie było takie łatwe, bo Abraham w pewnym momencie chciał złożyć swojego syna w ofierze. Tak to odczytał, tak mu zostało objawione, tak to rozumiał, że swojego syna ma złożyć w ofierze, że ten syn jest jego własnością, którą może złożyć, może oddać Panu Bogu w ofierze. Ale tak nie jest. Drugi człowiek nie jest niczyją własnością i za drugiego człowieka nie można myśleć. I to chyba zrozumiał Abraham, kiedy go anioł powstrzymał. Abraham wtedy oddał Panu Bogu swojego syna. Nie martwego w ofierze, żeby mieć jakieś spokojne sumienie, tylko oddał go żywego i wolnego, z całym ryzykiem wolności. Ten człowiek, jego syn, ten człowiek już nie należał do niego. Ten człowiek należał wprost do Pana Boga. I chyba o ten taki proces zmiany postawy chodzi. Żeby stanąć wobec Pana Boga, doświadczyć Jego miłości, uświadomić sobie, że nie jestem Panu Bogu nic winny. Nie muszę składać żadnych ofiar. Ale kiedy doświadczę Jego miłości, moje życie
może stać się moim skarbem, może mogę je zobaczyć jako dar, który mogę podzielić się z innymi, z którego mogę uczynić ofiarę. Nie z przymusu, nie z wyrzutów sumienia, ale z miłości mogę moje życie dać, mogę się nim podzielić z kimś. I myślę, że to pieczętuje dzisiejsza Ewangelia, kiedy słyszymy opowieść o celniku Mateuszu. Miał sporo pieniędzy, celnicy byli prawie wszechmocni, mogli wpuścić do miasta kogo chcieli albo zamknąć bramy. Ludzie musieli się im opłacać. Ale Mateusz miał kasę, ale chciał odzyskać siebie. Po spotkaniu z Jezusem odzyskał siebie. Wyruszył w drogę za Jezusem. I ci inni grzesznicy, celnicy, którzy przyszli spotkać się z Jezusem, też pewno mieli sporo kasy. Czy właśnie z łapówek jako celnicy, czy ze swoich bandyckich wyczynów, też mieli kasę, ale chcieli odzyskać siebie. I Pan Jezus właśnie kwituje to w tej Ewangelii stwierdzeniem, kiedy objawia Boga i mówi: miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Żeby przejść, żeby ten proces tak wyglądał, żeby przejść od doświadczenia miłości Boga do miłosierdzia wobec bliźnich. I brzmi to może prosto, ale jest pewien szkopuł. Kiedyś do takiego małego misyjnego miasteczka przyjechał ksiądz. Idzie gdzieś już wieczorem, idzie w sutannie, szuka hotelu. Jakiś chłopczyk mu się przygląda, bo tak tej sutannie dość dziwnie wygląda. I ten ksiądz podchodzi do niego, widzi to jego zainteresowanie i mówi: słuchaj, mógłbyś mi powiedzieć, szukam hotelu, gdzie to jest jakiś hotel? A ten chłopczyk tak patrzy na ten jego strój i mówi: a kto ty jesteś? I on mówi: jestem misjonarzem. A chłopak mówi: ale co to znaczy? No, ten ksiądz pomyślał chwilę i mówi: pokazuje ludziom drogę do nieba. I ten chłopczyk wtedy parsknął, mówi: człowieku, mówi, w takim małym miasteczku nie znasz drogi do hotelu, a chcesz ludziom pokazać drogę do nieba? I tu jest ten szkopuł. Tak się nad tym zastanawiam, czy potrafię jako ksiądz, czy potrafimy jako Kościół jeszcze pokazywać ludziom drogę do nieba. Czy nie nauczyliśmy się czasem dbać o swoje interesy? Czy czasem nie jest tak, że chronimy swoich przed odpowiedzialnością za zło, za przestępstwa? Albo zwyczajnie zabronimy przed odpowiedzialnością za zwykłe niedbalstwo, jak chodzi o duszpasterstwo, kazania, prowadzenie parafii? Czy czasem nie za mało walczymy o prawdę, kiedy ludzi szczuje się na siebie, kiedy oczernia się, buduje się na oszczerstwie? Czy nie za mało bronimy tych, którym dzieje się krzywda, bo nie są nasi, albo to nie jest nasz interes? Ktoś mógłby powiedzieć, że podważam autorytet Kościoła, księży, ale tu nie chodzi o autorytet. Tu chodzi o to, żeby człowiek spotkał się z Panem Bogiem, żebyśmy my w tym nie przeszkadzali, albo, jeśli się uda, żebyśmy potrafili doprowadzić człowieka do spotkania z Panem Bogiem, z miłością Pana Boga, która daje nowe życie. Powodzenia.